Naszą gościnią jest pani redaktor Dorota Leśniak-Rychlak, redaktor naczelna magazynu Autoportret, pismo o dobrej przestrzeni, jednego z najciekawszych wydawnictw w Polsce, które dotyczą architektury, ale próżno szukać tam projektów domów typowych, czysto branżowych rozważań, to pismo bardziej o tym, co architektura robi z nami i jak się nam w niej żyje. I z ogłoszeń technicznych przyniosłem kilka egzemplarzy archiwalnych z kolekcji Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce. Mamy też najnowszy numer, chyba jeszcze prosto z drukarni. To trzeba przesunąć do góry. Tutaj jest taki właśnie. Tak, to jest nasze najnowsze dzieło, Prawo i Bezprawie w Przestrzeni. Zachęcamy do lektury z całą pewnością. Te numery tutaj będą leżeć przy stole. Gdyby ktoś z Państwa chciał je przejrzeć, był zainteresowany, to można po nie takim konspiracyjnym gestem sięgać. Konspiracyjnym ze względu na transmisję w kanale YouTube Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. A okazją i pretekstem do naszego spotkania jest rozmowa o własności, o tym, jak architektura, urbanistyka, własność i życie społeczne w Polsce spotykają się i pewien ewidentny brak harmonii, który istnieje pomiędzy tymi wektorami. I osoby szczególnie zainteresowane akurat tym wątkiem zachęcam do lektury numeru trzeciego z 2017 roku, to numer 58 z Wilkiem, co chyba z Wilka i Zająca, prawda? Nie, nie, to jest chyba taki trochę kapitalistyczny taki bankier w interpretacji drapieżny kapitalista z lat 30. w interpretacji Kuby Skoczka. Także myślę, że to nie jest wilk, myślę, że to jest bardziej taki groźny pies. Także i on też broni tej posesji, prawda? Bo tutaj jest jakiś rodzaj kratki z tyłu. Także bo mamy też tę tendencję do tego, żeby mieć te dowcipne napisy na płotach, tam miły pies, ale może tam zadławić albo jakieś tak, ale ma słabe nerwy i tak dalej, prawda? Jest dużo takich tabliczek, więc to była gra z tym, o ile dobrze pamiętam. I także te inne archiwalne numery, poczynając od bodajże drugiego z 2006 roku, dobraliśmy tak, żeby one dotyczyły trochę tematu naszego spotkania. To między innymi przestrzenie prywatne, przestrzenie niczyje, handel. To już jest praktycznie prehistoria. To jest już. Ja pozwolę sobie zwrócić uwagę, że pismo też jest bardzo pięknie i tak niestereotypowo wydawane i z takim mocnym też kontrkulturowym jakby sznytem w projekcie. Więc jak pierwszy raz wziąłem do ręki, myślałem, że to gazeta muzyczna, że to jakiś muzyczny fanzin, a potem się okazało, że może i fanzin, ale o architekturze. I najnowszy numer to już 64. Więc zachęcamy do lektury i do zerkania także do archiwum czasopisma w sieci. Tak, wszystkie numery są dostępne w internecie. W całości staramy się, tylko artykuły, z którymi mamy ewentualnie jakieś problemy, jeżeli chodzi o prawa autorskie. Ale tak poza tym to całość jest dostępna. Poza bieżącym, który jest uzupełniany po zakończeniu sprzedaży numeru. Ale ja właściwie chciałam tutaj jeszcze się pokazać, czy powiedzieć o tych rzeczach, którymi się zajmowaliśmy jako
Instytut Architektury, bo dlatego ten obrazek, ale to myślę, że może do tego dojdziemy, bo nie chcę. Ja pozwolę sobie wspomnieć, że oprócz kierowania pismem Autoportret, pani Dorota zajmuje się także inicjowaniem wydawania ważnych książek na temat architektury, jest kuratorką wystaw, nie wiem, czy działaczką Instytutu Architektury to dobre określenie, ale pracuje pani także w Instytucie Architektury, który jest taką bardzo prężną, lokalną instytucją edukacyjną. Że to jest fundacja, więc my jesteśmy takim małym NGO-sem i w zasadzie wszystko, co robimy, to jest praca po godzinach, więc tym bardziej miło mi, że to jest postrzegane jako prężne, ale rzeczywiście zajmujemy się wydawaniem książek, realizacją projektów edukacyjnych, Krakowski Szlak Modernizmu, czy teraz ostatnio Krakowski Szlak Postmodernizmu. Ostatnio prowadzimy też cykl z Goethe Instytut na temat elementów architektury i na warsztat wzięliśmy Bauhaus, także tutaj się między innymi jutro będzie wykład Reginy Bittner. Jak nas przymusza rzeczywistość, to zajmujemy się, jesteśmy trochę bardziej aktywistami, chociaż nasza, jakby bardziej nasze nastawienie, bo tutaj jest jeszcze no, parę osób, które biorą udział w działalności fundacji, oprócz mnie między innymi Dorota Jędruch, Michał Wiśniewski, Marta Karpińska, Kacper Kępiński, Agata Wiśniewska. To są wszystkie osoby, które też mają takie nastawienie, ja bym powiedziała translacyjne, to znaczy my nie chcemy się zamykać w jakiejś bańce akademii, chcemy jakoś mówić komunikatywnie. Autoportret jest akurat pewnie trochę trudniejszą naszym fragmentem działalności, natomiast no, też jako Instytut Architektury na przykład angażowaliśmy się w obronę hotelu Krakowie przed zburzeniem. To był taki moment, kiedy uruchomiliśmy właśnie to nasz aktywizm. No ale oprócz tego właśnie wydajemy książki. To są też monografie architektów krakowskich, już bodajże 5, jak również dwie publikacje Johanniego Palazmy o takiej rzeczywistości architektonicznej, bardziej humanistycznej, rozszerzonej i nieskoncentrowanej na tylko postrzeganiu wzrokowym. A ostatnio wydaliśmy książkę Tima Ingolda, to jest brytyjski antropolog, która się nazywa Splatać otwarty świat. Ale ja myślałam, ponieważ zostałam zaproszona, żeby to była krakowska perspektywa i żeby mówić o tym, o mieście, to dla mnie najważniejszym tematem miejskim jest oczywiście to, w jaki sposób my mieszkamy. I tak się też zaczęła nasza fundacja, właściwie od projektu Zamieszkanie 2012 Miasto Ogrodów, Miasto Ogrodzeń. To był nasz pierwszy projekt, to była wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. I on się wziął stąd, że zauważyliśmy, że miasto się rozwarstwia przestrzennie. Jesteśmy wszyscy z wykształcenia bądź historykami sztuki, bądź architektami, więc nie mamy wiedzy socjologicznej, ale nasza refleksja była taka, że zaczynamy się coraz bardziej od siebie oddzielać. To wtedy nie było takie oczywiste, bo teraz już w zasadzie jest temat osiedli grodzonych. Chociaż z problemem sobie nie poradziliśmy, ale temat osiedli grodzonych jest już jakoś tam przerobiony, przynajmniej w tej warstwie medialnej, jak się z nim zajmuje tam Filip Heiser, czy w telewizji śniadaniowej, to widać, że to już jakby jakoś jest obecne. Natomiast wtedy to był ten moment, że myśmy chcieli powiedzieć sobie, co się z nami dzieje, że kiedyś mogliśmy być, i tutaj nawiązując do tego wątku, który pan wprowadzał też w mailu, byliśmy jakąś wspólnotą, oczywiście podzieloną, ale teraz jeszcze chcemy się odseparować dodatkowo taką liczbą zasieków, szlabanów i różnych innych rzeczy i jakiego rodzaju środowisko życia sobie w ten sposób stwarzamy. I nasze pytania były takie, ja teraz trochę mam dystans wobec tego projektu, bo myślę, że myśmy byli tacy nieznośnie dydaktyczni w tym. To znaczy, że myśmy uważali, że to ci ludzie, którzy się łapią na lep tych z jednej strony reklam
billboardów, zamieszkaj w zieleni i osiedle parkowe, jakieś inne asocjacje, że tutaj jest ta naiwność tych ścieżek, jednocześnie ta łatwość kredytów, i wydawało nam się, ta wystawa miała takie nachylenie, że to jest trochę indywidualna odpowiedzialność, jakby. A tam staraliśmy się opowiedzieć historię państwa Z, którzy, dajmy na to, wybrali sobie domek na przedmieściu i nie do końca zdawali sobie z tego sprawę, że na przykład dzieci dorosną i za moment będą potrzebowały miasta, więc nie mają jak dojechać. Było dużo takich narracji, które mi chcieliśmy, żeby widzowie, którzy przychodzą na wystawę, mogli się jakoś utożsamić czy odnaleźć w którymś kawałku z tego obrazka. No właśnie, ale w tym był jakiś element tej indywidualnej odpowiedzialności. To znaczy, myśmy uważali, że tutaj trzeba trochę ludziom powiedzieć, że to może nie jest do końca dobre, i my tak widzieliśmy naszą misję. Natomiast myślę, że to był jakiś pewien poziom świadomości takiej trochę naiwnej, bo jak zajęliśmy się tym tematem 4 lata później, w 2016 roku, podczas wystawy Warszawa w budowie w Warszawie, która się nazywała Wreszcie we własnym domu, Dom Polski w transformacji, to mam nadzieję, że już trochę to nie było tak bardzo wyższościowe. To znaczy, zobaczyliśmy, że tak naprawdę do pewnego stopnia często ludzie, Polacy, są postawieni w sytuacji bez wyjścia. To jest to mityczne zmień pracę, weź kredyt Bronisława Komorowskiego, które sprawiło, że ostatecznie nastąpiła zmiana władzy. Pewnie się jakoś do tego przyłożyło. Natomiast tak naprawdę później okazało się, czy jak zaczęliśmy się temu bliżej przyglądać, że to jest wynik całych procesów transformacyjnych, prawda, że tutaj mamy wejście wolnego rynku w miejsce, w którym była jakaś pustka, i że ono się wypełniło, no właśnie, z jednej strony tym, co my myślimy i jak marzymy o własności, skoro ona wcześniej nie była nam dana i za nią byliśmy jej spragnieni, ale też bardzo wyrafinowanych mechanizmów, bo jak na przykład pisze w swojej książce Joanna Kusiak, Chaos Warszawa, eksperci Banku Światowego, którzy przyjechali i byli doradzali rządom solidarnościowym w Mariocie, wprost mówili o tym, że należy na przykład sprywatyzować cały zasób mieszkaniowy w Polsce. W związku z tym to jest w dokumentach, to było w wytycznych. I myślę, że ci solidarnościowcy tam w tych porozciąganych swetrach, tak jak pisze Kusiak, oni byli trochę bezradni, bo oni wierzyli, że w latach 90. ta doktryna neoliberalna nie była jeszcze powszechnie podważana, Fukuyama, koniec historii, teraz wolność, demokracja i wolny rynek zapanują wszędzie, skoro ten binarny podział świata się skończył. No i myślę, że to, co myśmy starali się później zrobić w tym kolejnym pokazie w Warszawie, to pokazać, że to są, że te mechanizmy wynikają z wielu czynników, które są częściowo albo w znacznym stopniu od ludzi niezależne. Te mechanizmy grodzenia, te strategie odrealniania działek, ten rodzaj chaosu przestrzennego, który też już wtedy diagnozowaliśmy nie jako chaos, tylko jako jakiś rodzaj porządku, działania zgodnie z określoną logiką. I teraz też myślę, że odwołując się jeszcze raz do Joanny Kusiak, zresztą z którą rozmawiam w tym numerze, tutaj się pojawił przykład Białołęki i tych rolników białołęckich, którzy zamknięto im Hortex, zostali z żyznymi działkami na obrzeżach miasta, które za chwilę wchłonęło tę nową dzielnicę. No i oni po prostu zaczęli zamiast tych ogródków i ogórków uprawiać domy na tych swoich działkach, prawda? I to jest to, co pokazuje Joanna Kusiak, analizując ten rozwój, to, że ci ludzie działali w sposób bardzo racjonalny. Państwo się całkowicie wycofało z planowania, zawieszając kolejne ustawy.
No, a oni po prostu chcieli osiągnąć zyski, byli operatywni. I oni, to nie był jakby w tym momencie Białęka zmaga się z gigantycznymi problemami z infrastrukturą, brakuje często wody, chyba nawet prądu. Ale to jest wynikiem działania w pewnym momencie to jakby była najlepiej rozwijająca się dzielnica Warszawy w kontekście takim tej narracji właśnie tego zarówno późnego, jak i u nas wczesnego kapitalizmu. Strasznie się rozgadałam, przepraszam. Nie, nie, to ja się bardzo cieszę. To ja mam i mniej pracy i bardzo przyjemnie mi się słucha, a ja z kolei mam ten problem, że mówię bardzo powoli. Zanim zadam pytanie, to bywa, że mija kwadrans. I mam też w związku z tym i w związku z tym, że nasze spotkanie ma taki charakter publicystyczny, ale też charakter takiego wspólnego namysłu i troski o dobro przestrzeni, o dobro miasta, w którym mieszkamy i o jakąś taką świadomość. Jeśli państwo będziecie mieć uwagi albo jakieś anegdoty, spostrzeżenia, albo będziecie chcieli na przykład zaprotestować. Głośno zaprotestować, to zapraszamy. Nie róbmy takiego sztywnego podziału. Ja miałem anegdotę dotyczącą Białołęki w Warszawie, ale nie wiem której, bo ja słyszałem, że są trzy Białołęki w okolicach Warszawy. Ich to jest chyba tak tu, czy to nie, jest? To jest? Nie, to jest w ogóle Kraków. Aha, to jest Kraków, a wygląda jak Warszawa. To są całe kwartały, które przypominają rzeczywistość z gry komputerowej. To są takie, ta północna Białołęka warszawska, w której miałem okazję nocować, przypominała rzeczywistość z gry komputerowej z lat 90. Zupełnie jakby to było nie miejsce do, tylko że takie do życia. Natomiast i tam było widać wpływ właśnie pewnego rodzaju działań deweloperskich, presji, stawiania miasta na stawianie nowej dzielnicy, na akord, na wyprzódki. Natomiast ja mam, chciałbym zaproponować, byśmy się odnieśli najpierw do tych spraw indywidualnych i spróbowali zrozumieć duszę polską, jakkolwiek by to nie było czasami karkołomne i nie do pomieszczenia w naszym dzisiejszym spotkaniu, ale jedną z potrzeb, którą jest właśnie potrzeba własności. Te jej źródła można tłumaczyć różnie. Można tłumaczyć PRL-em, gdzie mimo istnienia różnic w majętności, różnic w stanie posiadania, było trudno się dorobić, więc zdobycie wolnostojącego domu na przedmieściach, takiego jak tutaj widzimy, czy też szeregowca, było jakimś ziszczeniem marzeń. Można to tłumaczyć jeszcze dłuższymi procesami historycznymi i pańszczyzną, a można to tłumaczyć także tym, że zakorzeniły się w Polsce doktryny związane z neoliberalizmem w momencie, kiedy na świecie już było po ich szczycie. Więc dopiero przerabiamy dyskusje ze zjawiskami, które gdzie indziej są już nieaktualne. Ale chciałem się zastanowić i zapytać, co to znaczy mieć dom dla Polaka? No to chyba właśnie trzeba spróbować na to popatrzeć historycznie. Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie do końca odpowiedzieć, bo myślę, że mimo wszystko Polacy są różni. Natomiast z całą pewnością i tego się też uczyliśmy, robiąc wystawę Warszawa w budowie, sytuacja mieszkaniowa jest dla każdego z nas absolutnie kluczowa. To znaczy to jest jakby, jak to mówią socjologowie, element bardzo ważny projektu dobrego życia. Mieszkanie zakłada po pierwsze jakiś rodzaj samodzielności, po drugie tę perspektywę rozwojową, nie wiem, założenie rodziny i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę
No to jest też trochę tak, tutaj się może odwołam do tego obrazu, którym zaczęliśmy właśnie naszą wystawę wreszcie we własnym domu, że w okresie transformacji no, braliśmy wszyscy świadomie lub nie udział w takim rodzaju teleturnieju, jak to Koło Fortuny. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta za 90., ale tam właśnie wtedy był bodajże Wojciech Pijanowski i tam można było wygrać jakieś cenne sprzęta AGD. Była Magda, która, pan Wojtek mówił, Magda pocałuj pana, jak pan wygrał właśnie jakąś pralkę albo coś podobnego. No i ten obraz, zresztą to był projekt krakowskiej pracowni architektonicznej Butcud. Ten obraz nam posłużył za taki symboliczny początek właśnie tego, że niektórzy z nas wygrali bardzo dużo, a niektórzy z nas bardzo dużo stracili w momencie, kiedy po pierwsze właśnie dokonała się prywatyzacja zasobu mieszkaniowego, czyli ci, którzy mogli się wtedy uwłaszczyć, zmienialiśmy świadomie, no przynajmniej rządzący nami, zmieniali świadomie Polaków we właścicieli, prawda? Bo to było, wiadomo było, że elementem tam wolnego rynku i neoliberalizmu jest silna klasa średnia, więc a ta klasa średnia to musi być klasa właścicieli. No i teraz pytanie, jakich właścicieli? Więc część osób mogła wykupić za stosunkowo niewielkie pieniądze atrakcyjne mieszkania powiedzmy w centrum. Niektórzy wręcz przeciwnie, bo kamienice, i tutaj jest oczywiście kwestia reprywatyzacji, były zwracane i to w bardzo różny, często absolutnie skandaliczny sposób. No, zresztą Państwo wiedzą, znają warszawską reprywatyzację, krakowską zresztą też. Więc niektórzy właściwie przegrywali całość dorobku swojego życia. No i pojawiły się też nowe możliwości. I to też oczywiście było stopniowo, no bo w 2004 roku wraz z wejściem do Unii Europejskiej sytuacja na rynku bankowym się drastycznie zmieniła i okazało się, że może być własność, która jest własnością na kredyt. No i tutaj znowu mamy taką ciekawą historię, że mamy ten projekt dobrego życia, o tym też pisał Philip Springer, czy badał to Mikołaj Lewicki, socjolog z UW, czy Mateusz Halawa, antropolog, że mamy taką sytuację, że jednocześnie coś, co jest bardzo jednostkowe, indywidualne, czyli własne mieszkanie, jest podłączone z jakimś takim instrumentem, który daje nam przestrzeń kosztem naszego czasu, czyli tego czasu naszego życia, prawda? Zapożyczamy się jakby we własnej przyszłości, a jednocześnie no właśnie podczepiamy do rynku finansowego. No i tutaj mamy tę mocną grupę też polityczną, wyborczą, prawda, frankowiczów i mamy tę sytuację, do jakiego stopnia ta kwestia podłączenia się do rynku finansowego spowodowała sytuację często też dramatyczną wielu rodzin. I mówi się też o tym, bo to jest też ten fetysz własności, to znaczy, że po pierwsze ta własność na kredyt ma być tym symbolem, o tym pisał Springer w 13 piętrach, ma być tym symbolem uniezależnienia się, ale z drugiej strony jakby całe rodziny i są zaangażowane w to, żeby ci kredytobiorcy mogli realizować właśnie ten swój kredyt, czyli mogli go spłacać. W związku z tym okazuje się, że na przykład to, co miało uniezależniać ludzi, sprawia, że oni są jeszcze bardziej zależni chociażby od rodziców, którzy, nie wiem, opiekują się dzieckiem czy pomagają w spłacie raty, która w międzyczasie bardzo znacząco urosła. I znowu tutaj jest ten element tego, do jakiego stopnia jesteśmy no ofiarami albo przynajmniej zakładnikami tego, jak działa system, bo rozmawiałam też z wieloma osobami, które mają kredyt w frankach szwajcarskich i to nie jest tak, że oni mieli alternatywę i mogli sobie wybrać, tylko przy ich dochodach na przykład ten kredyt w frankach był jedyną możliwością. No i myślę sobie też tak, że jakby
Tutaj ten element wycofania się państwa i braku polityki chyba jest najbardziej dotkliwy, bo no, wylądowaliśmy, w zasadzie większość miast w Polsce się w tym momencie depopuluje, bo ludzie się wyprowadzają na przedmieścia. Te przedmieścia są często miejscami pozbawionymi bardzo podstawowej infrastruktury, od tych mitycznych, od tej infrastruktury wodociągowej, no powiedzmy, że Białęka jest pewnie ekstremalnym przykładem, ale są pozbawione chodników, latarni, parków, przedszkoli, szkół. To się, myślę, powoli zmienia, ale to też jest bardzo trudne i tutaj znowu dochodzimy do elementu, do kwestii własności. Problemem jest też to, że gminy w Polsce działają jak instytucje finansowe. To znaczy jest założenie, że gmina powinna przynosić zyski. W związku z tym w jakiś sposób ona musi reperować swój budżet. I najprostszym reperowaniem budżetu gminy to jest po prostu wyprzedawanie tego, co jest naszą jakby wspólną własnością. W związku z tym w momencie, kiedy to są tego rodzaju praktyki, no to okazuje się, że gmina nie ma, nie posiada albo nie pozyskiwała gruntów pod miejsca, w których mogłyby powstać takie właśnie wspólna infrastruktura społeczna, która jest jakby absolutnie podstawowa. No nie mówiąc już o transporcie i o tym, że wybór takiego modelu, ekstensywnego modelu rozwojowego jest no, potwornie kosztowny, bo to są kwestie doprowadzenia wszystkich mediów i kwestie, nie wiem, benzyny, która nie do końca jest tam wkalkulowywana wszędzie w te budżety, no tego, że mamy zakorkowane drogi, widzimy też, jak wygląda Kraków. Ale to mówię to wszystko nie dlatego, bo my sama też osobiście mamy już bardzo dość narzekania. To znaczy, że jakby my mówimy chaos, o tym pisze Joanna Kusiak, po to, żeby się zdystansować, że to jest takie pojęcie skarga. Mówimy chaos przestrzenny, czyli my z tym coś nie mamy nic wspólnego, bo dystansujemy się, bo gdybyśmy my urządzali, to byłby porządek. To też jest... mówimy też chaos, bo to jest coś tak wielkiego, że my nie jesteśmy tego w stanie ogarnąć, przeniknąć. To się nam przydarza, nie jesteśmy sprawczy w tym momencie. A tak naprawdę no, to jest pojęcie, które przesłania źródła tej sytuacji. I myślę, że to, do czego my dochodzimy, na przykład właśnie w tym ostatnim numerze Autoportretu, to jest to, że musimy jakby mocniej się zdefiniować w kontekście wymagania. Dla mnie na przykład fantastycznym przykładem jest, chociaż bardzo ambiwalentnym, jest krakowski Zakrzówek. To znaczy ja myślę, że to, że Cecylia Malik w pewnym momencie powiedziała, hej, ale dlaczego to zostało po pierwsze sprzedane? Ale dobrze, ale może wykupmy. I to było rzeczywiście szokujące. Jak to miasto może kupować tereny na parki? To był wtedy moment, nie wiem, to było chyba z 5 lat temu. To było rzeczywiście rewolucyjne. Tak, miasto może. Teraz się już przetoczyła cała dyskusja i miasto kupuje chyba, nie wiem, czy tutaj też już była dyskusja na ten temat, tereny, czy już kupiło tereny dawnej Wesołej, czyli okolice Kopernika, prawda, i kolegium, i wszystkie kliniki. Więc myślę, że powoli to jest tak, że takie kolejne wydarzenia sprawiają, że my zaczynamy jakby dostrzegać więcej możliwości, instrumentów. No i tutaj mówiąc na przykład o własności, państwo polskie w tym roku bodajże pozbyło się bardzo ważnego mechanizmu, chociaż też ułomnego, czyli prawa wieczystego użytkowania. To było coś, co mogło, jakby czym państwo mogło sterować, jeżeli chodzi o właśnie chociażby jakiś rodzaj rozwoju czy zagospodarowania przestrzennego, czy jakichś wyboru kierunków rozwojowych. Więc myślę, ja myślę sobie po prostu, że prawo jest taką domeną, z której się często, przynajmniej ja mam takie odczucie, wycofujemy, ponieważ jest pełne żargonu,
często skomplikowane, zagmatwane i też celowo utrzymywane w takim aspekcie. A ja mam poczucie takie, że właśnie, i to o tym też rozmawiamy, że powinniśmy też spróbować upolitycznić prawo, to znaczy sprawić, żeby była jakakolwiek szansa przekładania tego na jakieś inicjatywy ustawodawcze, takich postulatów właśnie ogólnych. I myślę, że jak to się formułuje w dyskusji, no to wtedy może to dalej będzie jakoś pracować. Ja tutaj pozwoliłem sobie też na takie spostrzeżenie, że to nie tylko niechęć do stosowania prawa, wczytywania się w prawa, ale też niechęć do brania za siebie, do brania za swoje najbliższe otoczenie odpowiedzialności i przede wszystkim do współdzielenia odpowiedzialności, bo zwróćmy uwagę, że po 1989 roku aż do wybuchu ruchów miejskich, które miały w różnych mniejszych, większych miastach swoje różne przyczółki i stoczyły różne potyczki, gdzieniegdzie wygrane, nie istniały żadne projekty, czy to oddolne, czy odgórne, które jakoś budowałyby wspólnotę i jakoś sprawiałyby, że ta rzeczywistość, w której żyjemy i w której mieszkamy, stawałaby się bardziej obywatelska. Taki ambitny, chociaż jak nawet w jednym z wywiadów donosili sami autorzy, projekt jak TBS-y, czyli osiedla Towarzystw Budownictwa Społecznego, które miały być taką formą właśnie wieczystego użytkowania najmu z pewnymi zabezpieczeniami nie zafunkcjonowały. To przez parę lat istniało, później zamknięto ten projekt. Jedynym projektem oprócz ruchów miejskich, takich akcji edukacyjnych, takich działań polityczno-kulturalnych, jak te, o których pani wspominała, który wiem, że był skuteczny, to była działalność użytkowników terenów działkowych. Ja w ogóle uważam, że jeśli kiedyś powstanie jakieś ministerstwo miejskości albo coś takiego, to przed nim powinien stać pomnik działkowca, bo to jedna z najdzielniejszych grup społecznych, bardzo dbających o swoje interesy, ale w ostatnich latach też widzimy znikanie ogródków działkowych z przestrzeni miasta. To okazuje się, że są atrakcyjne tereny, na których można zainwestować. Działkowcom w kilku osiedlach w Krakowie i czy to w Nowej Hucie, czy to bardziej jeszcze na południowy wschód, zdarzało się, że altanki zaczynały tajemniczo płonąć. Te ogrody dziczeją, przechodzą w taki niepewny status, ale działkowiec nie jest właścicielem ziemi, też może z niej korzystać. I to były te dwa zjawiska, które trochę rozświetlały mrok tego takiego neoliberalnego, bardzo krótkowzrocznego podejścia do spraw substancji mieszkaniowej, do spraw gospodarowania. Czy są jeszcze jakieś inne przykłady, którymi byśmy się mogli posłużyć? W sumie to chyba nie wiem. To znaczy myślę, że jakąś tutaj z kolei chyba muszę odesłać do świeżo wydanej książki chyba System Mieszkania Agaty Twardoch, Fundacja Będzmiana. I myślę, że tam są propozycje rozwiązań przeszczepionych. Natomiast ja myślę, że to jest trochę tak, że no, tak jak też pan wspomniał, że do tej pory jakby zaangażowanie państwa to było wspieranie programami rządowymi deweloperów, to Mieszkanie dla Młodych i Rodzina na Swoim, oba te projekty były bardzo ostatecznie probankowe i prodeweloperskie, a nie tyle wytwarzały. I niestety
Podobnie jest z tym kolejnym programem, bo jak rozumiem, w założeniu Mieszkanie Plus miało być takim programem, które miało mieć ten moduł właśnie użytkowania mieszkania, a nie jego własności. Natomiast w tym momencie to jest też element, to już chyba zostało zmienione w tych nowych przepisach i to są po prostu kolejne, to znaczy to jest kolejny zastrzyk dla budowy i posiadania mieszkań. Problemem jest jeszcze to, że tak naprawdę i tutaj dochodzę do też jakiegoś ważnego elementu naszego zainteresowania, że w takim momencie jakby architektura przestaje służyć tej swojej pierwotnej potrzebie dawania ludziom schronienia, zaczyna służyć jako to narzędzie, przez które się realizuje kapitał. I tak sobie też nawet myślę, że może czasami PAL 6, że to jest, znaczy nie PAL 6, ale problem własności to jest jedna rzecz, własności tego mieszkania, które mieszkam i użytkuję. Natomiast jak Państwo też zapewne zauważyli, od może 5 lat, tak naprawdę to już nie są te hasła adresowane do nas, zamieszkaj w zieleni albo właśnie tu oferujemy ci bardzo dobre środowisko do życia, tylko inwestuj. I to jest najlepsza stopa zwrotu, to jest fantastyczna inwestycja. No i możemy zobaczyć takie wykwity tego rodzaju nastawienia w postaci chociażby osiedla Avia w Czyżynach, które prawdopodobnie po Ruczaju będzie kolejnym rodzajem takiej, no, katastrofy społeczno-urbanistycznej, która się wydarza na naszych oczach. I to jest też to, że właśnie pojawił się najem krótkoterminowy, że Kraków jest atrakcyjnym miastem, ośrodkiem również akademickim i w związku z tym mamy całe rzesze chętnych, którzy chcą tutaj spędzić jakiś czas, bądź to krócej lub podczas studiów. No i jest rynek na wynajem. I teraz to jest trochę tak, że właśnie Mikołaj Lewicki przedstawiał, bo ja prowadziłam bodajże w zeszłym tygodniu taki panel, który się nazywał Architektura jako narzędzie kapitału i Mikołaj Lewicki, socjolog, pokazywał, jaką mamy możliwość, znaczy w którym kierunku to pójdzie, bo jeden możliwy scenariusz w Polsce, przynajmniej to, co obserwujemy w Krakowie, się w to wpisuje, to jest też taki rodzaj modelu hiszpańskiego, prawda? Mamy bardzo nadmuchaną bańkę na rynku nieruchomości. W tym momencie wszystko jest rozgrzane, leje się beton, stoją żurawie w co drugim miejscu, zakopianka, przecież to są już w tym momencie zupełnie inne ulice, dojazd do Huty, Grzegórzki. To jest po prostu permanentny plac budowy. No i za moment może się okazać, że to jest przegrzane i że te mieszkania stają i będą stały puste. I one w ogóle nigdy nawet mogą nie być zamierzone na to, żeby były używane, zamieszkane. Bo takie przecież tak wyglądają mieszkania w największych metropoliach. W tym momencie, nie wiem, nauczycielki czy nie wiem, listonosza nie stać, żeby mieszkać w okolicach centrum Londynu, tylko musi mieszkać bardzo daleko. I podobnie jest w większości tych globalnych metropolii. Tam z kolei w ramach, to też anegdotycznie, gościliśmy w zeszłym roku Reiniera de Graffa. To jest architekt z pracowni OMA, Rema Koolhaasa, chyba najgłośniejsze biuro architektoniczne na świecie w tym momencie. I on opowiadał o tym takim bardzo, bardzo chudym wieżowcu w Nowym Jorku, w którym już właściwie nie ma sensu mieszkać. To znaczy, że to jest jakby już czysty po prostu pomnik postawiony pieniądzowi. On to oprócz tego, obok tego stawiał właśnie jakąś rzeźbę Brancusiego, taką właśnie smukłą. Że tam to mieszkanie tam kosztuje, nie wiem, wiele milionów pewnie dolarów, ale ono nie służy do tego, żeby... Ono jest jakby tylko tą lokatą tego kapitału. Ono nie służy temu, żeby ktokolwiek mieszkał. Czy ktoś z Państwa myśli, że Robert Lewandowski mieszka w Złotej, tam 44 Libeskinda w Warszawie, chociaż daje swoją twarz? No nie, chodzi tylko o to, żeby to był ten... efekt tej lokaty kapitałowej. I architektura w tym momencie
Sprawia, zresztą to jest też strasznie ciekawe, jak prześledzimy to, jak wyglądały inwestycje w architekturze w latach 90., 2000., 2010. Bo potem widać, jakie typy budynków powstawały, widać wyraźnie, co się w danym momencie opłacało. Czyli te pierwsze, jak sobie popatrzymy na Kraków, to mamy te pierwsze galerie handlowe, nie galerie, właśnie nie, to były jeszcze shopping mole. Mamy M1, które było 2002 rok chyba, to był budynek wybrany jako mister Krakowa przez Krakowian. To był najbardziej popularny budynek w mieście. Plaza, prawda? Więc mamy te pierwsze takie centra handlowe. Później mamy pojawiające się galerie i powoli wchodzących deweloperów w bardzo różnej skali. To jeszcze nie były te duże fundusze, to były pewnie, to było częściowo, to były, nie wiem, nawet grupki znajomych zakładające jakieś inwestycje. Później powoli z właśnie systemem kredytu wchodzili i bardziej profesjonalizowali się, ale to są też często lokalni deweloperzy, nie wiem, to było Interbud chociażby, ale też właśnie jakby kapitał, który napłynął. No później mamy coraz większe skale tych osiedli zamkniętych. W tym momencie z całą pewnością ten pieniądz już mniej pracuje w galeriach, bo to już też widać, że ten ruch wyhamowuje, bo później, prawda, Galeria Krakowska i kolejne, Kazimierz. A w tym momencie to są biurowce. I to też jest ciekawe, bo rozmawiałam z kolegą, który pracował w Warszawie w pracowni architektonicznej. To też nie do końca są biura, które mają zarabiać, będąc wynajmowane i w których mają ludzie przebywać pracując. Na przykład już projektując te biurowce, wkomponowuje się oświetlenie LED-owe w elewację, żeby nie było widać, że te rzeczy stoją puste, prawda? I mamy wybebeszamy sobie tutaj bardzo duże kawałki miasta na budynki. I tu jest jeszcze jeden wątek, który pokazuje, jak bardzo też ta architektura jest niezrównoważona, bo z kolei to jest też efekt mojej rozmowy z Maciejem Miłobęckim z warszawskiej pracowni JEMS Architekci, który mówi o tym, bo to jest ten model biurowca, to jest to szklane pudełko z tym szkieletem betonowym w środku, prawda, obłożone szkłem dookoła i ewentualnie właśnie jakimiś przesłonami. I teraz ten budynek w zasadzie nie funkcjonuje bez klimatyzacji. To są wszystko budynki, które muszą być podczepione. On mówił o tym, że to są tacy trochę pacjenci na OIOM-ie. Że w momencie, kiedy wyciągamy wtyczkę z kontaktu, to tam się nie da żyć. Tam nie da się, bo to się nagrzewa tak, że po prostu nie, człowiek nie jest w stanie funkcjonować. Mówił też o tym, że kojarzy jakieś takie badania właśnie śladu węglowego i energooszczędności, bo te wszystkie budynki oczywiście mają wszystkie najbardziej wypasione certyfikaty ekologiczne. I to też jest ciekawe, że budynek ma na przykład prysznic i dzięki temu może mieć wyższy standard ekologiczny, bo można do niego przyjechać rowerem i wziąć prysznic, ale ma też prysznic i zużywa wodę, w związku z tym może to samo może być zaliczone jako negatywny element. To tylko zależy od interpretacji tych certyfikujących, więc to też jest jakiś taki poziom abstrakcji. Ale on też mówił, że te budynki na przykład z lat 30., czy te budynki murowane, mają w tym momencie są po prostu dużo bardziej zrównoważone środowiskowo, prawda? Więc mamy ten cały styl międzynarodowy, mamy dużo lepszą technologię budowlaną, a ostatecznie lądujemy z czymś, w co dalej musimy pakować prąd, żeby się dało w tym funkcjonować. Więc to też są takie jakieś bardzo ważne wątki do tego, żeby się zastanowić, jak to budowanie się powinno odbywać. Oczywiście najbardziej radykalnym postulatem jest zaprzestanie budowania w ogóle, ale tutaj widzę kolegę architekta, więc nie będę to, niech to nie padło. Kiedyś się spełnią nasze skandynawskie sny o, nie wiem, czy się wyłączyłem, czy... Nie, chyba działa. Słychać to... mnie? Nie słychać, a na potrzebę uwiecznienia naszej rozmowy
powinno być odrobinę słychać. Kiedy się spełnią nasze marzenia o takim skandynawskim standardzie, to staniemy przed pewnym takim dylematem, czy urządzić muzeum neoliberalizmu i transformacji ustrojowej w Plazie, czy przejąć osiedle Ruczaj jako taki skansen. Bo tam są bardzo widoczne te ślady, o których pani wspominała, także ślady w dekoracjach, w detalach, w pewnych elementach, które na przykład mają się kojarzyć z elegancją, dostatnością i tak dalej, to można opowiadać bez szczególnej złośliwości wobec architektów, wobec inwestorów, wobec też osób prywatnych, które tam czy to robią zakupy, czy mieszkają. No to był po prostu klimat czasów i pewne świadectwo. Natomiast muszę powiedzieć, że to, o czym mówimy, to są zjawiska dotyczące biznesu przede wszystkim i tego, w jaki sposób on się prywatyzuje, w jaki sposób on się profesjonalizuje, w jaki sposób odbiera nam przestrzeń do życia, ale ta własność i polska obsesja na punkcie własności ma też bardziej przyjemną i ciekawszą stronę. To są indywidualne działania różnych ludzi, którzy odziedziczyli skrawek ziemi i tam próbują się budować taką metodą półgospodarczą. To są metody, to są próby takiej jakby, nie wiem jak to, takiego rytualnego podkreślania tej własności, to są próby grania z najbliższym otoczeniem, czy to dowcipne ostrzeżenie, czy to przez dowcipne ostrzeżenie na siatce, czy to w fantazyjne elewacje, czy to właśnie podkreślanie indywidualizmów lub pewnych aspiracji, które widać w najbardziej popularnym, typowym modelu domu polskiego, to znaczy dworek przedmiejski z elementami lastryko. I muszę powiedzieć, że o ile działalność deweloperów jest dla mnie strasznie kontrowersyjna, to tak bardzo lubię ten kicz, który można streścić hasłem Polak na szlachcic na zagrodzie. I ta właśnie kiczowatość sprawia, myślę, ma w sobie pewien rodzaj uroku. Czy pani się ze mną zgodzi? Znaczy, ja się chyba zgodzę, dlatego że ja też już mam dość tych tęsknot za tym, żeby u nas było jak w Szwecji, żebyśmy mieli tyle lekcji plastyki, żebyśmy wszyscy byli wyedukowani i zawsze wybierali dobre proporcje i piękne materiały. To znaczy myślę sobie, że jakby bardzo dużo, znaczy teraz trochę ironizowałam, ale myślę, że mówiąc zupełnie poważnie, dyskusja o estetyce więcej zasłania niż pokazuje. I myślę, że tak naprawdę ta diagnoza Filipa Springera w książce na przykład Wanna z kolumnadą tam jest głębsza, bo on wchodzi jakby w te pytania, z czego to wynika, dlaczego tak jest. I ja też pamiętam jakiegoś innego z kolei inny kolega architekt z Wrocławia, Roman Krutkowski, mówił o tym, że właśnie tutaj przyjeżdżają Holendrzy i oni są zachwyceni, że jest taki, że tak powiem, odpał. To znaczy, że to wszystko nie jest do siebie tak całkowicie podobne, że mamy ten rodzaj dramatycznych kontrastów. I też ostatnio słyszałam, jak ktoś się zachwycał tymi nieotynkowanymi budynkami jednorodzinnymi z pustaków, prawda? Że to był ten moment rzeczywiście tej gospodarskiej, bo to są też lata, już na dłuższa dekada, bo to lata 80., nawet wcześniej 70., do budowy domków jednorodzinnych, tej wersji tak, tej często znielubianej kostki polskiej, które nie zostały otynkowane i ktoś się zachwycał właśnie tymi ścianami z pustaków, w których widać, jak ten szwagier z drugim szwagrem dostawiali, prawda? I to rzeczywiście jest jakiś rodzaj
pewnie eksplozji naszej zaradności czy przedsiębiorczości. Tylko, że tak czy siak, bo niezależnie od tego, czy to będzie bardziej zwariowane, czy to będzie uporządkowane, to jakby tych elementów, które sprawiają, że może nie chodzi o taki rodzaj skandynawskiego dobrego życia, ale to, że po prostu mamy środowisko, z którym nie musimy walczyć. Bo wiem, że też ludzie mieszkający na przedmieściu zaczynają się organizować, tworzą wspólnoty, nawzajem wożą sobie te dzieci, prawda, na zajęcia, nie wiem, organizują się też, tak jak też te grupy na przykład interesu na Białołęce, organizują się w kontekście, nie wiem, potencjalnie zawalczenia z gminą o budowę szkoły, jeżeli jest jeszcze na to miejsce. Tylko, że myślę że po prostu musimy mówić o tych elementach no, państwa, które powinno być jakimś rodzajem elementarza, a nie czymś, co spokojnie sobie sprywatyzujemy i będziemy, ci, co będzie ich na to stać, będą sobie ten do dobro i ten porządek kupować, a ci, którzy nie, po prostu zostaną zostawieni sami sobie. I no myślę, że ten konflikt polityczny, w którym jesteśmy i który jest ciągle przenoszony, nie wchodząc głęboko, no to też jest wynik tego. To znaczy, że do jakiegoś stopnia z tym się trochę próbowaliśmy też zmierzyć w elementach wystawy w Warszawie w budowie, że wraz z tą konstrukcją klasy średniej nastąpił jakiś rodzaj konstrukcji świadomościowej. I jeżeli Gazeta Wyborcza w latach 90. na wszystkim, ja w to szczerze wierzyłam, mówiła, że ci są zaradni i ci, co umieją pracować, to oni właśnie mają te efekty, a ci, którzy są biedni, to dlatego, że są leniwi, prawda? Tu teraz ostatnio Rafał Woś dyskutuje z... chyba w ostatnim tygodniku nie czytałam, ale widziałam, że zajawiał, dyskutuje z tym homo sowieticusem Tischnera, prawda? Dlaczego on się nie zajął etyką pracy, a dlaczego pojechał na kongres liberałów i tam wygłaszał. I no właśnie, i to jest to pytanie o to, do jakiego stopnia powiemy, że ci słabsi są sami sobie winni, a my jesteśmy ci silniejsi i teraz sobie zabezpieczymy to. I tu są te fetysze, prawda, które się pojawiają, czyli to bezpieczeństwo, bo tak naprawdę to bezpieczeństwo na osiedlach grodzonych to z badań wynika z kolei Jacka Gondeckiego, świetnego socjologa tutaj, który pracuje na Wydziale Humanistycznym AGH-u i on już w 2009 opisywał osiedla grodzone w relacji do tego, co wybadał w Stanach. Tak naprawdę to bezpieczeństwo realne się nie zwiększa, chodzi o takie bezpieczeństwo ontologiczne, że w momencie, kiedy nas otacza dookoła chaos i my sobie z tym nie radzimy, to kupujemy sobie kawałek uporządkowania. Jak ja z kolei jakiś czas temu pokazywałam jakimś studentom zdjęcia z blokowisk i zdjęcia z nowych osiedli, to te nowe osiedla były przez nich postrzegane jako bardziej zielone, chociaż tam były tylko właśnie te ułożone w geometryczny sposób krzewy, a nie jakiś taki zapyziały skwerek z zielenią wysoką. Czyli tutaj mamy tę uporządkowaną zieleń, mamy ten porządek, który nam zapewnia to poczucie bezpieczeństwa. Poza tym to jest też często pragmatyczne, prawda? Bo te grodzenia to też wynikają po prostu z tego, że mamy wtedy miejsce parkingowe i nikt nam nie postawi samochodu. Więc to są wszystko takie elementy, które się składają na ten rodzaj narracji klasy średniej. Kolejnym elementem jest właśnie ta obsesja czystości, prawda? Począwszy od wszystkich środków bakteriobójczych po jakieś najbardziej zaawansowane odkurzacze. I to jest ciekawe, że też Rainbow, ten taki odkurzacz amerykański sprzedawany w tej takiej sprzedaży bezpośredniej, no to też był taki element transformacyjny. Amway, też przecież środki czyszczące i te historie. Takie półokultystyczne wydarzenia tak. W prywatnych mieszkaniach. Ja przepraszam, że się wtrąciłem, ale bardzo proszę. Mało jest rzeczy równie doniosłych, to co wprowadzenie MWE. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętacie, czy z dzieciństwa te wydarzenia, które miały charakter trochę
pokazów spotkań spirytystycznych, seansów, trochę takiego zachodniego talk show, a trochę jakichś wydarzeń niemal religijnych. To polegało na tym, że konferansjer przychodził do domu i pokazywał odkurzacze, ale nie mówił o tym, jaką mają moc, tylko w jaki sposób one zmienią życie. Ten Amway to był taki posążek, który można było postawić we wnętrzu. I właśnie mam wrażenie, że te pierwsze lata kapitalizmu były takie bardzo totemiczne. Dlatego też mam pewną słabość na poziomie czysto estetycznym do różnych takich rzeczy, do tego słynnego budynku we Wrocławiu, postmodernistycznego. Solpol na przykład. Nie, ja w ogóle uważam, że my już w tym momencie powinniśmy zacząć doceniać to. Nie. Oczywiście zamienianie ruczaju na skansen to jest jeszcze trochę za wcześnie, ale no Solpol jest postulat. On w dalszym ciągu na szczęście nie został wyburzony i jest postulat. Ja uważam, że on powinien być wpisany na listę zabytków. Jeżeli mówimy już o tych snach, to jest trochę taka przewrotna. Chciałam pokazać tę pracę, którą teraz Państwo widzą na ekranie. To jest praca Kuby Wojnarowskiego i to jest, nazywaliśmy to roboczo modernizm sarmacki, ponieważ zainspirowani lekturą Prześnionej Rewolucji właśnie Andrzeja Ledera i tego, że z jednej strony mamy ten, że to są dwie strony tego samego medalu, to znaczy ci, którzy śnią i mieszkają w tych Nowych Jorkach i Paryżach i one są nasze, a my jesteśmy już całkowicie europejscy i jesteśmy bardzo nowocześni i nie mamy kompleksów. I z drugiej strony jakby jest ten cały nurt dworkowy, tradycyjny czy szlachecki odniesień i chcieliśmy w tej pracy pokazać, że to jest jakby część czy element tego samego, że to są dwie strony i tutaj trochę Kuba Wojnarowski grał z tym takim uwielbianym modnym architektem polskim Robertem Koniecznym i to jest właśnie taka willa nowoczesna dworek, taki rodzaj hybrydy, że mamy z jednej strony właśnie zielony dach, ale mamy jakieś elementy gazonu i tam kolumnady z przodu. Także to był zresztą to jeszcze tutaj Państwo widzą, to dwie takie prace z porożami, a na kolejnej ilustracji mamy Jerzego Waldorfa, który mówił właśnie, uczył w tych wczesnych latach 90. Polaków, opowiadał, jak to dawniej drzewie siadano pod lipą i jakiego rodzaju kapłony w jakiej kolejności i z jakimś tam wypełnieniem spożywano. Zresztą w tym, on siedział w tym swoim mieszkaniu, które było mieszkaniem w bloku, prawda, ale wyglądało jakby było mieszkaniem w dworku i to jest też właśnie fotel pożyczony z Muzeum Warszawy, fotel Waldorfa. Po drugiej stronie mieliśmy Zanussiego, który opowiadał z kolei o swoim domu. Więc to rzeczywiście jest tak, że to jest utkane z jakichś rodzajów, ta tożsamość jest utkana z jakichś takich snów, które o sobie śnimy, czy sobie sami opowiadamy. Tak, ale tylko że pytanie jest takie właśnie, czy powinniśmy się tak bardzo od tego dystansować, czy powinniśmy to wsadzać, nie wiem, w to hałajkum i powiedzieć sobie, że to jest taka niesamowita słowiańszczyzna i my tak naprawdę tacy nie jesteśmy, albo powinniśmy to przepracowywać, czy powinniśmy się jakoś z tym oswajać i powiedzieć, że to jesteśmy my. To są bardzo moim zdaniem ciekawe pytania i ta transformacja, widać, że bardzo wiele procesów uruchomiła. Natomiast myślę, że jest bardzo potrzebna tak jakby w tej sferze nie świadomości, tylko po prostu jakiś realpolitik, to jest kwestia tego, do jakiego stopnia my formujemy oczekiwania wobec państwa i do jakiego stopnia czujemy się odpowiedzialni za innych. Myślę, że to są jakieś takie wątki, których ja bym poszukiwała tego, chociażby to, co się stało ze słowem solidarność, prawda? Bo którego właściwie
przestaliśmy używać. I teraz mamy, 4 czerwca będziemy mieć obchody. I ja myślę, że jest czas jakby je zrehabilitować w sensie takim znaczeniowym, bo ono gdzieś tam nam dźwięczy, wszyscy je słyszeliśmy, ale jakby samo znaczenie, moim zdaniem, ono gdzieś umknęło. To znaczy my się już pod tym nie podpisujemy. Że to jest... Pojawił się taki zupełnie nowy rodzaj klasizmu, który był niesłychany jeszcze w latach 80. I tutaj metafora, myślę, tego serialu Alternatywy 4, który oprócz tego, że jest bardzo śmieszny i to jest takie przedstawienie trochę alegorii polskiego społeczeństwa, to on pokazywał jedną bardzo ciekawą rzecz dotyczącą PRL-u i chyba jedną z niewielu jego przewag nad światem bardziej, nad takim ustrojem jednak bardziej demokratycznym, to, że w PRL-u, chociaż nie istniało państwo egalitarne jako takie prawdziwie socjalistyczne, to istniał jednak pewien miks społeczny. I w jaki sposób PRL zlikwidował się sam? W jaki sposób ukręcił na siebie bicz? Wsadził do jednego bloku przy ulicy Alternatywy 4 opozycjonistę profesora Dąbrozławskiego i piaskarza z Pragi pana Balcerka. Więc jak spotykały się różne klasy społeczne i ludzie o bardzo różnym doświadczeniu, to pojawiała się właśnie wspólnota, jakiś rodzaj współpracy i wymiany, którego później zabrakło. I ten rodzaj wspólnoty został zastąpiony przez separatyzm, tak jak pani właśnie wspominała, przez to grodzenie na siłę, wykupywanie własności, co szczególnie na przykład widać w przypadku placów zabaw dla dzieci. To chyba był też krakowski przykład z jednego z nowych osiedli. Za płotem na prywatnej ziemi taki plac deluxe dla tych lepszych dzieci, przed płotem ten dla dzieci. To są moje okolice, zwykłych. To jest Park Dębnicki i to jest inwestycja przy Park Avenue bodajże. Znaczy to jest po pierwsze jeden z niewielu parków, który został utworzony, znaczy chyba jedyny park, który został utworzony przed tą akcją ostatnioroczną, wyborczą ogrodu w Krakowien, chyba, tak mi się wydaje, który powstał jeszcze w latach 90. Park Dębnicki i tam były plany, żeby to był większy ciąg rekreacyjny w stronę Tyńca. I w dosyć niejasnych okolicznościach te działki zostały przejęte przez prywatnego inwestora, więc pierwszą kwestią jest to, że to osiedle nigdy tam nie powinno było powstać. Na dodatek właśnie powstało w parku, w którym nie było żadnego placu zabaw i to była wielka bolączka też tego miejsca. Pamiętam te długie, nudne spacery z wózkiem, gdzie naprawdę w późnym listopadzie to depresja była po prostu gwarantowana. To nie tylko tak narzekałam, ale nawet pamiętam jakąś petycję, którą do Rady Dzielnicy wystosowywałyśmy w gronie tam właśnie podobnie sfrustrowanych matek. Ale więc po pierwsze powstały te mieszkania, gdzie deweloper sprzedawał mieszkania z widokiem na park, który zniszczył i za ten widok chciał tam 15 tysięcy za metr. Teraz to już nie jest szokujące, ale wtedy było. No i powstał plac zabaw za płotem, na którym praktycznie nie było dzieci, ale on był zamknięty i tam była wtedy ówczesny prezydent, wiceprezydent do spraw rozwoju Elżbieta Koterba tłumaczyła, że były ustne ustalenia z deweloperem, że on będzie otwarty, on nigdy nie został otwarty. Więc to było takie przypieczętowanie tej sytuacji, która już była moim zdaniem bardzo, bardzo nie w porządku.
No a w tym momencie, bo też to było już bardzo mocno wyśmiane, ponieważ powstał tam w tym momencie plac zabaw, on jest całkiem duży i bardzo popularny, natomiast ci mieszkańcy tego osiedla zaczęli się skarżyć, że betonowanie parku Dębnickiego, bo tam rzeczywiście przyjechała betoniarka i wylewała tam jakieś elementy tej małej architektury, że oni są przeciwko betonowaniu parku Dębnickiego, a poza tym obawiają się, że tutaj będą zakłócać spokój im te dzieci, które przyjdą na ten otwarty plac zabaw. Więc to rzeczywiście był jakiś rodzaj zupełnego absurdu, ale ja chciałam powiedzieć, że to miejsce, w którym się mieszamy jeszcze, moim zdaniem, I to jest też w sumie dramatyczne, to znaczy, że te miejsca, gdzie my się jeszcze spotykamy w obrębie zupełnie innych rzeczywistości, klas, warstw, jakkolwiek to nazwiemy, to jest szkoła i to jest służba zdrowia. I teraz myślę, że w obu tych przypadkach, znaczy oczywiście częściowo to już jest sprywatyzowane, bo widzę, że Janek kiwa głową, ale ja myślę, że jednak w dalszym ciągu bardzo duża część nie wiem, przedstawicieli klasy średniej posyła swoje dzieci do szkoły publicznej i myślę sobie tak, że właśnie ostatni strajk nauczycieli niestety pokazał, do jakiego stopnia obie te dziedziny są, jak one są opuszczone właśnie przez rządzących i że to też jest niestety symptomatyczne. Że nawet wyjeżdżając tymi pudełkami z podziemnych parkingów czy przedmieść, bywały jeszcze miejsca przecinania się tych światów, ale one są no właśnie w jakiś sposób no, demontowane celowo. I co jest ciekawe, że to nie jest już realność powiedzmy tych drapieżnych pierwszych lat, tylko wydawałoby się, że ta świadomość teraz mogłaby być inna. A na zdjęciu jest właśnie to są nasze alternatywy 4, to znaczy myśmy pokazali ze sobą te bloki. A po drugiej stronie z kolei pokazaliśmy osiedle, które realnie istnieje. To jest osiedle, i tu były fragmenty właśnie z serialu. A to było osiedle Ventana pod Warszawą, które zagrało, które wyglądało jak z amerykańskiego filmu o przedmieściach Truman Show, a które zagrało w wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną. Tam był ten silny, czyli ten nagi Borys Szyc, który wychodził na balkon, patrzył na to otoczenie z tymi białymi kolumnami i mówił: to ja lubię, to ja rozumiem. I to było rzeczywiście takie bardzo... bardzo znaczące. To były te dwa obrazy właśnie tej dystopii i utopii kolektywnego zamieszkiwania i tej utopii i dystopii indywidualnego zamieszkiwania, które chcieliśmy ze sobą na początek właśnie zderzyć jako takie mocne obrazy. Ja myślę, że ja się dosyć odsłoniłam ideologicznie, więc a myślę, że nie wszyscy mają takie przekonania, więc ja chętnie się z kimś pospieram. Protestuje. No właśnie, proszę protestować i proszę powiedzieć, że... Nie protestuje, nie obowiązuje nas cisza wyborcza, ale obowiązuje nas też zakaz agitacji, ale jeszcze nie poddaliśmy żadnych konkretnych rozwiązań. Ja mam większy problem z tym, że strasznie narzekamy, co jest charakterystyczną cechą. Też ma funkcję terapeutyczną, ważną. Jeśli państwo mają ochotę ponarzekać z nami, to otwieramy pierwszą rundę narzekania. Nie wiem, czy jakąś... kto opowie najsmutniejszą rzecz o budownictwie w Polsce, ten dostanie jakąś nagrodę, coś... To już Krzysztof myślimy. Krauze w Placu Zbawiciela zrobił chyba, ale... Państwo mają czas, żeby się zastanowić, ośmielić, a ja bym chciał właśnie zapytać i wrócić do tych wątków takich anarcho-architektonicznych. To jest jedna z form, które istniały kiedyś zupełnie spontanicznie. To te trzy kamyki wrzucone w miejsce, gdzie zawsze pojawia się kałuża, dzięki któremu można przeskoczyć, albo ławka przeniesiona z alejki do jakiegoś ustronnego zagajnika, gdzie można
oddawać się uciechom ławki typowym, to znaczy jakiemuś imprezowaniu i takim innym nieformalnym działaniom, które nie powinny być mieć miejsca na widoku, to także chociażby squatting, jakieś takie formy przejmowania przestrzeni. Chciałem zapytać właśnie o takie sprawy. Na ile jeszcze zostało nam swobody w kreowaniu tej przestrzeni koło siebie? To jest bardzo ciekawe, bo właśnie my ostatnio zaczęliśmy się zastanawiać nad tym też, jaką funkcję pełni design i coś, co jest właśnie dobrze zaprojektowane i daje nam takie poczucie komfortu. Chociażby te wszystkie ogrody krakowian i zagospodarowane skwerki. Tutaj nie kontestujemy tego, bo to rzeczywiście widać, że często się tam pojawia życie i ludzie przychodzą. I nie widziałam, jak na moich oczach się zmienił Park Dębnicki z tym placem zabaw. To jest nieprawdopodobna różnica, jeżeli chodzi o liczbę osób, rodzaj aktywności. Także to naprawdę ujawnia się potencjał przestrzeni. Ale i to jest bardzo ciekawe. Właśnie zamierzamy zająć się w kolejnym numerze autoportretu, nie w tym, co teraz staramy się zaawansować, ale w kolejnym. Chcemy się zająć nieużytkami. Inna nazwa tego numeru to trzeci krajobraz, czyli takie miejsca, które są zostawione same sobie. Czyli nikt nie pomyślał, jak my tam się będziemy zachowywać. Nikt nam niczego nie narzuca, nikt nie zaplanował, że tam, że będzie nam wygodnie. I to są też miejsca, które mogą być zupełnie zwykłe albo zupełnie nawet w tradycyjnym rozumieniu parszywe, czy nie wiem, chociażby takie punkty, gdzie się skończył przemysł i to jakby podupada, po prostu i kolega z redakcji, Emiliano Renocchi, przyszedł z tym pomysłem, mówiąc, że jakby to jest jedyne miejsce, z którego on teraz czerpie jakiś rodzaj estetycznych doznań, czy może je malować. I myślę, że to jest bardzo ciekawe. To chyba będzie ten nieużytek, że jest coś fantastycznego w takiej przestrzeni. No to też znowu odwołując się do doświadczeń PRL-u, nie wiem, jakieś takie zapyziałe skwerki gdzieś przy mojej podstawówce, gdzie tam spotykali się lokalni pijaczkowie, a my jednocześnie tam urządzaliśmy sobie jakieś bazy, czy graliśmy w kapsle, czy cokolwiek, łaziliśmy na orzecha czy czereśnie zdziczałą, że to są te przestrzenie, w których, nie wiem, mówiąc górnolotnie, jesteśmy jakoś wolni, czy gdzieś się nam coś otwiera i jakby te miejsca się kurczą. Myślę, że to jest to, co o czym też pan mówi. Mało tego, trudno jest kogoś przekonać do tego, żeby jakiś skwerek został taki parszywy na przykład, albo że ja osobiście to dosyć dotkliwie przerobiłam na własnej skórze, bo mieszkaliśmy jeszcze do niedawna, w zeszłym roku, w zwykłym bloku na Starych Dębnikach, a teraz z racji tego, że dzieci urosły, przeprowadziliśmy się do czegoś, co, i to naprawdę przyznaję się do tego wstydem, gdzie jest konsjerżka i to nie jest od nas zależne i to nie jest jakby wybór, to jest wybór tego, żeby zostać w tej samej dzielnicy. I tam jest właśnie ta zagospodarowana dzieleń i przychodzi ogrodnik, który to strzyże i nie ma takiego brzydkiego żywopłotu. I to jest naprawdę trudne doświadczenie dla mnie. Ja wiem, że to są problemy, kurczę, pierwszego świata i w ogóle nie powinnam o czymś takim mówić, ale rzeczywiście ja tęsknię za tym żywopłotem i jakąś tam jarzębiną, która tam była. A co konsjerżka robi? Bo ja wiem, znam definicję. Nie, to pan mnie pogrąża. Ale ja nie wiem, ale to już tak pytam z ciekawości i zupełnie spontanicznie, bo
Parę razy byłem w takich budynkach tam odwiedzając znajomych i ja zawsze miałem wrażenie, że to jest taka, że torturą tej pracy jest to, że nie wiadomo co z nią zrobić, no ewentualnie jakie tam są obowiązki, wezwanie taksówki i... Chyba nie. Ale odbiór poczty? Trochę taka praca, żeby siedzieć, żeby było widać, że się ma służbę. Takie mam wrażenie. Tam to niestety w tym miejscu... Nie oskarżam pani, tylko tego, kto to państwu zrobił. Znaczy, to już było zrobione wcześniej, bo myśmy przyszli w coś, co już było zrobione. Ale i zorganizowane. I w ogóle okazało się, że bardzo ważnym wytrychem jest tam estetyka budynku. To jest jakby magiczne sformułowanie, któremu się większość mieszkańców musi podporządkowywać. A w ogóle to odkryliśmy, że przed świętami tam się myje garaże. W związku z tym te garaże są nawet czystsze niż te, znaczy czystsze zdecydowanie niż nasze mieszkanie. Ale pani konsjerżka patrzy w kamery. Niestety, to znaczy ona patrzy, ona widzi, to ten teren jest częściowo objęty nadzorem i ona, jej obowiązkiem jest po prostu ślepić w te ekrany, niestety. No, ale i odbiera pocztę i to jest chyba mniej więcej tyle, ale myślę, że ona jest jakby też częścią tego projektu, tego... Właśnie, tego prestiżu, to też jest to straszliwe słowo wytrych, które też towarzyszy nam. Myślę, że ono chyba nawet jeszcze zyskuje, bo więc to jest ten element tego prestiżu. Kto z państwa jest gotów z pytaniem? Przypominamy, że taki spontaniczny konkurs polega na tym, kto opowie najciekawszą historię o budownictwie, to pewnie jednocześnie będzie to najsmutniejsza historia. Ale nie zmuszamy. Ja mogę jeszcze, jak ktoś... Ja nie chcę zagadywać, ale... O! Ja tam już biegnę z mikrofonem. Zapytaj. To będzie poważne pytanie, dostaniesz nowe. O, nie działa. Tu się słyszę, tak. Bo ja być może nie zrozumiałem, ale wydawało mi się, że zaczęłaś mówić o tym panelu tydzień temu, że ktoś podał ileś dróg, w których może tak. Polskie budownictwo pójść. I tym pierwszym tak, była Hiszpania, a później zmeandrowałam. Temat, drugi model to był półperferyjny. To znaczy, że u nas jakby nie ma, że to nie jest... że to jakby funkcjonuje w dalszym ciągu tak, jak jest, czyli oparte o mniejszy kapitał i mniejszych deweloperów, nie takie duże fundusze i w związku z tym to jakby funkcjonuje w przedłużony sposób taki, jak jest teraz, z tego, co ja zrozumiałam. To był właśnie ten schemat Mikołaja Lewickiego, ale tak to przynajmniej zapamiętałam. Generalnie nie brzmiało to jakoś szczególnie optymistycznie. A czy w wersji hiszpańskiej to się by miało sprowadzić do takiego już turbokatastrofy? Znaczy, że... Tak. To znaczy chyba tak, że po prostu bardzo dużo z tych inwestycji zostaje pustych, deweloperzy bankrutują i są całe miasta, prawda, które wykończone nawet z posadzonymi drzewami, które się nie zrealizowały w taką formę żywą. Zresztą to też jest temat pustostanów i tutaj też jakby ich potencjału i ich użytkowania, bo to, o czym mówiliśmy narzekając, to jest też kwestia tego, że należy uruchomić nacisk po to, żeby powstawała jakaś sensowna polityka miasta, prawda, w odniesieniu do tych budynków, które pracują na rynku kapitałowym i takie regulacje są. To znaczy w tym momencie na przykład w Berlinie jest nacisk na i chyba to się nawet wydarza, że miasto odkupuje mieszkania od deweloperów i to nie po cenie tej takiej sprzedażowej. Czy jest taka kwestia tego, jak opodatkujemy kolejne, nie to mieszkanie, w którym mieszkamy, tylko kolejne, prawda? Czy te kwestie Airbnb, które też są regulowane i którymi Kraków jest bardzo mocno dotknięty, to też są, nie wiem, chyba i w Wiedniu, i w Berlinie są jakieś ograniczenia w zakresie
tego, ile można w mieszkaniu mieszkać, a przez jakiś czas je można wynajmować. Więc tutaj mechanizmy polityk są możliwe i myślę, że to jest jakby też coś, co warto wprowadzać jako temat, bo no bo myślę, że to jest też jakiś rodzaj pozostałości, że my ciągle mamy jakby małą sprawczość w sensie tego konstruowania programu pozytywnego i myślę, że to też ja jakby ujawniłam, że to dotyczy mnie jak najbardziej. To znaczy, że no dużo łatwiej jest się zagłębić w tym, żeby pokazać, czy ponarzekać, czy nawet analizować to, co my się staramy robić, co nie działa, ale z czego to wynika, bo może to odsłania trochę mechanizmy. Ale pytanie jest takie, jak wyjść z jakimś programem pozytywnym. I, no i myślę, że to jest dużo już na poziomie chociażby miasta, żeby pokazywać tę stronę mieszkańców, żeby regulacje miejskie zaczęły dotyczyć chociażby tych rynków wynajmu, bo wtedy możemy w jakiś sposób to odzyskać do życia. Zresztą właśnie te kwestie tych pustostanów wykończonych inwestycji, no to tak jak DeGraff pokazywał, to jest cały świat, prawda? To są chińskie całe wielkie połacie, przestrzenie, czy w Turcji ostatnio obiegły takie w Facebooki obiegły jakieś takie obrazki takich domozamków na wzór, nie wiem, jakichś francuskich Chenonceaux, całe osiedle, gdzie bardzo drogich inwestycji, które też stoi puste. Ja mam też właśnie postulat do tego, żeby spróbować i to jest też trudne i my staramy się to robić, jakoś spróbować upolitycznić grupę zawodową, czyli właśnie architektów, to znaczy, żeby szukać alternatywnych sposobów uprawiania tego zawodu, dlatego że żeby nie było tej. Znaczy, żeby po stronie środowiska było też zdefiniowanie wartości mieszkania, bo ja myślę, że pan wspomniał o tym, że te lata 90. to mamy te wykwity i te koszmary, ale ja nie wydaje mi się, żeby w tym momencie było specjalnie lepiej. To znaczy, może nie mamy tych daszków i to nie zacieka i jeżeli chodzi o jakość techniczną, to jest znaczące, czy tam powiedzmy wyższe są wysokości mieszkań, ale już na przykład jak popatrzymy na rzuty, no to jest też kwestia tego połączenia salonu z kuchnią, czyli de facto ciemnej kuchni, modelu ciemnej kuchni. Oczywiście to jest związane z gotowaniem i z tym, jak żyjemy, ale to też sprawia, że można wygospodarować kolejne dwa pokoje. W związku z tym ten metraż tych mieszkań, które się najczęściej sprzedają, jest taki, a nie inny, bo to jest też po prostu wszystko zaprojektowane w Excelu. No ale przede wszystkim do środowiska, do życia, ta kwestia przestrzeni, tego, że w momencie, kiedy mamy garaże podziemne pod spodem, no to nie ma szans, żeby tam kiedykolwiek były drzewa. I no, będąc po ostatniej wizycie w Starej Hucie, no to się tak nie zastarzeje. To nie będą takie miejsca. Więc ja myślę, że tutaj definiowanie normatywów znowu dobrego środowiska mieszkaniowego, czy tego, jak te mieszkania są przewietrzane, nasłonecznienia, te wszystkie modernistyczne historie, które można było znienawidzić przez bloki, ale z tym trzeba wrócić, myślę, do agendy. I mówić o tym, że jakby to nie powinno być mieszkanie, które ma, nie wiem, korytarz przez kilkadziesiąt metrów i wystaje tylko w jedną stronę, prawda? Że to jest jakiś rodzaj patologii, która się dzieje na naszych oczach. Znowu myślę. Jeśli wierzyć Filipowi Springerowi, to PRL był jedynym momentem historycznym w ostatnich dziejach, kiedy próbowano systemowo rozwiązać problemy mieszkaniowe. W międzywojniu były bardzo piękne próby i udane w postaci na przykład
osiedli warszawskich, takich jak Zdobycz Robotnicza, jak Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. W Krakowie część tego ruchu można, pozostałości takich działań można spotkać na Grzegórzkach. Idąc w tej części jeszcze bardziej takiej przemysłowej, tradycyjnej, starszej. A okazuje się, że, ale mam takie wrażenie, wracając do tonu optymistycznego, że jednak pewne rzeczy zaczynają się zmieniać i to też zasługa NGO-sów, rynku wydawniczego, czasopism takich jak Magazyn Miasta czy właśnie Autoportret i działalności Instytutu Architektury, który na przykład organizuje wycieczki śladami architektury. Chciałem zostawić taką możliwość, jeśli Państwo macie pytania. Jeśli nie, to pytania będą w kuluarach, ale chciałem dać taką możliwość zareklamowania najbliższych działań i opowiedzenia o tym, co w najbliższych tygodniach będzie się działo i miesiącach. Właśnie z tych wątków, które poruszyliśmy, to być może powtórzymy, bo mieliśmy spacer autoportretowy po Ruczaju. To była promocja właśnie tego prawa i bezprawia w przestrzeni. Zresztą polecam, kazus Srebrnej Tower jest jakimś takim leitmotivem tego numeru. Paweł Hałat, który jest no, też znanym tutaj, oprócz tego, że geografem społecznym, to badaczem i aktywistą miejskim, który działał w Stowarzyszeniu Przestrzeń Ludzie Miasto i działa nadal. I Kacper Kępiński oprowadzali, który no, w tym momencie pracuje w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki w Warszawie, ale też miał profil aktywistyczny, też często wspierał, pracował z nami w fundacji. Oni pokazywali na Ruczaju, z jakich przepisów, z jakich regulacji prawnych wynikają określone rozwiązania, które w wyniku których jest kampus wygląda tak, jak wygląda, ta autostrada Skawina wygląda tak, jak wygląda i jak na przykład kwestie przeciwpożarowe są rozwiązywane i co się wtedy dzieje z placami zabaw. To były takie dramatyczne zdjęcia, jakiś konik tam wciśnięty przy samochodzie. Więc i myślimy o tym, że być może powtórzymy jeszcze ten spacer, ale to w ramach autoportretu. Natomiast jeżeli chodzi o Instytut Architektury, no to właśnie we współpracy z Goethe Instytut trochę wracamy do Bauhausu i jutro jest wykład Reginy Bittner na temat tego, jak rzemiosło stało się nowoczesne, a we wtorek 4 czerwca będzie Aleksandra Kędziorek, też autorka autoportretowa, ale przede wszystkim kuratorka, która pracowała w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zajmowała się Hansenami, pisze książkę o Jerzym Sołtanie, a wydała ostatnio jako redaktorka listy Heleny Syrkus, która korespondowała z całym kręgiem CIAM-u, czyli Kongresu Międzynarodowego Architektury Nowoczesnej. I to myślę, że to jest fascynująca lektura. Ona będzie właśnie opowiadała trochę o tych związkach Syrkusów, czyli tej międzywojennej awangardy z modernistycznymi kręgami, z Le Corbusierem. Helena Syrkus później miała taki mocny też epizod socrealistyczny. Pojechała na kongres, też wymyślała Le Corbusiera i mówiła o tym, że sztuka powinna być bardziej komunikatywna i w treści. To był ten taki moment właśnie socrealistyczny. Aha, no i niedługo ukaże się, właściwie już powinna być, nasza książka Monstrum, które nas już prawie przyprawiło o jakąś ciężką chorobę. Teksty modernizmu, antologia teorii krytyki architektonicznej polskiej 1918-81 w dwóch tomach, każdy blisko 400 stron.
I w pierwszej części to są zebrane kluczowe teksty teoretyków i historyków i krytyków architektury właśnie międzywojennej, nowoczesnej. Przez bardzo znane postacie jak Hansen, jak Żurawski, jak Surkusowie, Brukalscy, po wypowiedzi krytyczne, które też oddają ducha epoki, czy nawet jakieś fragmenty z przemówień Bieruta, z planu sześcioletniego, a w drugim tomie to są eseje badaczy, którzy pokazują, jak można użyć tych tekstów. To jest jakby nasze pionierskie opracowanie i to jest też przedsięwzięcie, które realizowaliśmy w ramach grantu z Ministerstwa Kultury, ale w zasadzie to powinien być pewnie wieloletni grant naukowy, bo taka zrobiła się z tego skala, więc to jest jeszcze ciągle przed nami, ale myślę, że już zaraz powinno być. Bardzo dziękuję. Nim przejdziemy w kuluary, dzisiaj mam jakiś dzień przejęzyczeń, to ja pozwolę sobie zachwalić wydawnictwa, z których część znajduje się w naszej bibliotece przy ulicy Rajskiej i można z nich korzystać. Biblioteka Sztuki w ogóle była kiedyś w Małopolskim Instytucie Kultury, czyli macierzystej instytucji autoportretów wydawcy. Tak jest, łączy nas i jednostka tak, organizująca. Tak. I łączy nas też współpraca. I pozwolę sobie też zaprosić na kolejne wydarzenia z tego cyklu. Następne już, jeśli dobrze pamiętam, dlatego zaglądam do Facebooka, żeby się nie pomylić, za bodaj 2 tygodnie i następne 15 czerwca i gościem będzie Artur Wabik. Bardzo dziękuję za opowieść. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Fragmentami i do zobaczenia Państwu za uwagę. Dziękuję.